To jest podłość. Nie waham się tego powiedzieć. To jest podłość. Oceniam to jednoznacznie. Czy to się mieści, takie działanie, zachowanie w granicach wolności słowa? Z całą pewnością sprawa co najmniej dyskusyjna. Czy to się mieści w granicach czegoś, co niektórzy próbują nazywać wolnością twórczości artystycznej? Uważam, że sprawa co najmniej dyskusyjna. Osobiście nigdy się z tym nie zgodzę. Uważam, że granice zostały przekroczone.